Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej, Artur Torbus. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rodzice broniący szkół w Wałbrzychu złożyli już podpisy w Urzędzie Miejskim, w Radzie Miejskiej pod wnioskiem o referendum. Pana zdaniem, kiedy to referendum może się odbyć? Jeżeli wszystkie sprawy proceduralne zostaną zaakceptowane pozytywnie, to na przełomie czerwca i lipca. To nie będzie dobry termin dla wyborców. Ale pytanie nie do mnie. Z tego co wiem, ponoć mają być dwa referenda. Pierwsze dotyczące, które obecnie będzie rozpatrywane na piątkowej sesji Rady Miasta. Powołamy wtedy komisję, która będzie badać zasadność i merytoryczność tego wniosku oraz podpisy pod tym wnioskiem i to referendum dotyczy, trzy pytania są tam uwzględnione na temat, nie wiem, czy pan pije do referendum o odwołania Rady Miejskiej, to już jest poza Radą. Tak, to ja o tym wiem, natomiast to referendum, w sprawie którego Urząd Miejski będzie tą stroną aktywną rzeczywiście, tak. To jest referendum w sprawie sieci szkół, ale też w sprawie greckości w Wałbrzychu. A jak pan myśli, dlaczego rodzice dodali to pytanie do pytań referendalnych? No, pytanie do rodziców. Ja myślę, że troszkę tą herbatę przesłodzili, ale czekam na rozstrzygnięcie. Jak to mam rozumieć? Czekamy na rozstrzygnięcia nadzorcze. Na pewno sztab prawników będzie skrupulatnie analizował zestaw pytań, które będzie prawdopodobnie na referendum. Czy to jest możliwe, żeby treść pytań mogła spowodować, że do tego referendum nie dojdzie? Jakie są procedury? Wszystko jest możliwe. Zbiera się komisja, to znaczy wybrana przez Radę Miasta. Możliwości jest sporo. Komisja opiniuje ten wniosek. Jeżeli opinia jest pozytywna, przedstawia ją na sesji Rady Miasta. Jeżeli opinia jest negatywna, również przedstawia ją na sesji Rady Miasta i radni podejmują decyzję, czy referendum się odbędzie, czy nie. Jeżeli referendum się odbędzie, no to się odbędzie i ewentualnie nadzór wojewody może tą uchwałę anulować. Jeżeli referendum się nie odbędzie, to mogą tą uchwałę zaskarżyć wnioskodawcy do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Nie ma tutaj automatu. I nawet jeżeli wszystkie podpisy będą prawidłowe, Rada Miejska może zagłosować przeciw i wtedy jest postępowanie nadzorcze u wojewody. Tak. Rozumiem, że w interesie Klubu Platformy Obywatelskiej jest to, żeby tego referendum nie było. To znaczy nie rozpatruję tego w interesie Klubu Platformy Obywatelskiej. Ja jestem propaństwowcem, myślę w interesie mieszkańców Wałbrzycha i miasta Wałbrzycha. Uważam, że... Ale to ci właśnie mieszkańcy się podpisali, kilkanaście tysięcy podpisów, tak? Moim skromnym zdaniem szkoda energii tych ludzi i rodziców, żeby na takie rzeczy ją trwonili. Można by było o wiele pozytywniej wykorzystać tą energię tych rodziców. Ale okazuje się, że to jest dla nich ważny problem. To chyba mogą decydować, tak? Tak, to jest dla nich najważniejsze. Że to jest dla nich ważny problem. Czy Rada Miejska tu powinna wsadzać kij w szprychy? Absolutnie. Ale musi sprawdzić. Czy pan będzie głosował za w takim razie? Poczekam, powołamy komisję. Komisja nam ten wniosek o referendum zarekomenduje. Ale to będą pana koledzy i koleżanki z klubu. Nie do końca. No, komisja, mam nadzieję, będzie pluralistyczna, ale wszystko jest możliwe. Jeżeli pan jest propaństwowcem, pan będzie zachęcał do udziału w referendum? Podobne pytanie mi pan zadał, jeżeli przed poszło. Rokiem, tak. Przed rokiem. I pamiętam, co pan odpowiedział, ale być może pan zmienił zdanie. No nie zmieniłem, nie skomentuję tego. Szkoda 120 tysięcy złotych, które miasto musi na to referendum wyłożyć. Można naprawdę te pieniądze przeznaczyć o wiele bardziej sensownie. Czyli jeżeli w najbliższy piątek mamy sesję Rady Miejskiej, to będzie ta sesja, w trakcie której... Powołamy komisję. Tak, ale jeżeli wracamy do tematu samych szkół, czy na tej sesji, teraz w piątek, będą uchwały ostateczne w sprawie szkół? Jeszcze nie. Więc to nie będzie ten moment, kiedy referendum będzie mogło wpłynąć na decyzję radnych. Czy pan widzi jeszcze możliwość zmiany decyzji radnych? A czy pojawiły się jakieś inne, nowe, wcześniej nieznane fakty, które mogłyby podjąć, można byłoby podjąć inną decyzję? W pańskiej ocenie się nie pojawiły. Naprawdę nie widziałem. Pojawiły się informacje, że radni się bardzo mocno zastanawiają nad tym, czy nie pozostawić szkoły nr 31 przy życiu. Ja powiem, że
No, pytanie też nie do mnie. Ja powiem, że wszyscy radni, którzy głosowali za nową siecią szkół, charakteryzują się wielką odwagą i rozsądkiem. Bo łatwo być w opozycji i wszystko krytykować w czambuł jak leci. Ale przy takiej silnej nagonce medialnej, silnej presji, jednak podjęli taką jak najbardziej słuszną decyzję, ja po prostu jestem z tych radnych dumny. Ale myśli pan, że nikt nie zmieni zdania do tej sesji decydującej? Tego nie wiem. No nie wiem. A jest już... Mogę odpowiadać za klub radnych Platforma Obywatelska, ale jak zachowają się pozostali radni, trudno mi powiedzieć. Pan ma informację, jak na propozycję nowej sieci szkół zareagowało kuratorium? Jest jakaś jest opinia w tej sprawie kuratorium? Tak. Jak ona brzmi? Trzy szkoły kurator zaopiniował negatywne, jedną pozytywnie. I to dla pana nie jest argument w dyskusji? Nie, absolutnie. A dlaczego? No a dlaczego ma być? Kurator tylko opiniuje, niestety, ale nie ma mocy sprawczej. Jeszcze parę lat temu kuratorium miało moc sprawczą i zablokowało likwidację szkół w Wałbrzychu. I wtedy było więcej zlikwidowanych szkół niż obecnie, gdy kuratorium takiej mocy nie ma, na szczęście. Kuratorium nie mieszka w tym mieście, nie wie, jakie tutaj są problemy, nie wie, jaki jest budżet miasta. Mamy delegaturę kuratorium w Wałbrzychu. Były propozycje, szkoda, że nie wprowadzono w życie o rozwiązaniu takiej instytucji. Niestety nie wprowadzono. Ona nic nowego nie wnosi, ta instytucja. No dobrze, mamy inną sytuację w Radzie Miejskiej po tej pierwszej sesji, na której procedowano nad uchwałami intencyjnymi, to znaczy klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej przeistoczył się z sześcioosobowego w jednoosobowy, w dodatku ta jedna osoba wcześniej nie była w SLD, a teraz jest. Czy te osoby, które z SLD zostały wykolegowane albo wyszły, czy one się znajdują, że tak powiem, w orbicie pańskich zainteresowań jako zaplecze prezydenta Szełemeja? Powiem, że znajdują się w silnym nurcie reformatorskim tego miasta, z czego jestem bardzo zadowolony. Ale czy pan myśli o tym, że można ich jakoś związać bardziej? Bo nie bardzo chcą chyba ani wchodzić w skład klubu radnych imienia Romana Szełemeja, że tak go nazwę, ani tym bardziej do Platformy nie chcą formalnie przystępować. Nawet tym radnym nie proponowałem. Jest to ich suwerenna decyzja, ale widzę, że czują potrzebę zmian w tym mieście, nawet dynamiczną dla niektórych, i jestem z tego naprawdę zadowolony. Czy to nie jest tak, że teraz z każdym z tych radnych trzeba będzie, nie wiem, osobno negocjować, deale jakieś zawierać, żeby przy każdej konkretnej, kolejnej kontrowersyjnej sytuacji tego radnego jakoś zachęcić do głosowania we właściwą stronę? Panie redaktorze, to nie są radni z PSL-u. To żart oczywiście. To są doświadczeni radni, bardzo rozsądni, z wieloletnim pozytywnym bagażem doświadczeń. Nie trzeba żadnych deali z nimi, jak to pan ujął, robić. Po prostu tak samo jak klub radnych Platforma, tak samo oni widzą potrzebę zmian w tym mieście. No dobrze, to zapytam teraz o audyty w spółkach miejskich. Pan jest zadowolony z treści tych audytów, z tego komunikatu, który się pojawił w ostatnich dniach? Ten komunikat jest dobry dla poprzedniej i obecnej władzy, także... Jakie Salomonowe wyjście? No jestem... No ale teraz rodzi się pytanie, no. Prezydent Wałbrzycha odwołał zarządy w miejskich spółek i rady nadzorcze tych spółek. Jak teraz tłumaczy, w związku z ogólnym oczekiwaniem społecznym, audyty w spółkach miejskich nie potwierdziły, żeby były jakieś poważne naruszenia przepisów. Czy warto było te zarządy tych spółek zmieniać w takim razie? Ja myślę, że tutaj... Dlaczego najpierw był wyrok, a potem diagnoza? To pytanie do prezydenta Szełemeja, nie do mnie. To się pewnie wiąże z tym hasłem nowego otwarcia, ale to też wskazuje, iż poprzedni prezydent funkcjonował w ramach obowiązującego prawa i nie dokonał żadnych jakichś skandalicznych rzeczy w tych spółkach. Także być może brakowało mu determinacji. Mówię o poprzednim prezydencie Piotrze Kruczkowskim, determinacji zmian na taką skalę, jaką prowadzi obecnie prezydent Szełemej, no miał do tego prawo. Miał do tego prawo i tak zrobił i przedstawia argumenty, dlaczego tak zrobił. To jest decyzja Piotra Kruczkowskiego, że on z takimi ludźmi chciał pracować. Ja pytam, czy te osoby zasługiwało na to, żeby je wyrzucić z pracy? No, pytanie nie do mnie, taką podjął decyzję. Ale ma pan jakąś swoją opinię w tej sprawie. Jest pan bezpośrednim zapleczem prezydenta, więc pytam. Dobre decyzje czy złe? Uważam, że pan prezydent Roman Szełemej, nowy prezydent,
może stawiać na ludzi, z którymi chce pracować, współpracować. Widocznie z tamtymi ludźmi nie chciał współpracować, podjął taką decyzję. No dobrze, a jakie znaczenie ma w takim razie ogólne oczekiwanie społeczne, tak zwane? Bo rozumiem, że jeżeli chodzi o odwoływanie prezesów miejskich spółek, to do tego oczekiwania społecznego można się odwołać. A jeżeli decydujemy o szkołach, to oczekiwanie społeczne no jest takie, że pan mówi w zasadzie nieważne, czy ludzie chcą referendum, czy nie, nie powinno go być. No ale skąd my wiemy, jakie jest ogólne oczekiwanie społeczne? No jak pan ma kilkanaście tysięcy podpisów w urzędzie, no można wnioskować? No można, no i no takie więc, są prawa demokracji. Więc o to pytam. Czy to nie jest wyraz ogólnego oczekiwania społecznego i dlaczego tym razem nie jest brane pod uwagę? To jest tylko w połowie drogi, panie redaktorze. Ogólne oczekiwanie społeczne musi jeszcze się w pewne czyny przejawić, jeżeli chodzi o referendum. Poczekamy. Jest dosyć długa droga legalizacji, odwołania rady czy legalizacji tego pierwszego referendum. Tutaj na razie jesteśmy na początku drogi. Dobrze, tutaj były znowu decyzje pana prezydenta Szemeja szybkie. Pamiętajmy, jaki był klimat polityczny, gdy prezydent Piotr Kruczkowski podał się do dymisji. Jaka była nagonka na całą Platformę Obywatelską. Mam nadzieję, że najbliższy proces Stefanosa Ewangielu pokaże drugą stronę medalu i jeszcze ciekawe rzeczy no właśnie, się ukażą. To, czy to była nagonka, czy może słuszna krytyka, to się dopiero okaże po procesie. To wróćmy jeszcze do tego referendum. Jeżeli referendum się rzeczywiście odbędzie... Referendum, panie? Mówi cały czas o tym, które dotyczy Urzędu Miejskiego, czyli sieci szkół. Nie tak. Interesuje nas na razie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej, bo to jest zupełnie inna procedura. O tym rozmawiałem z panią z Państwowej Komisji Wyborczej w tym studiu. Myślę, że to nasi widzowie też już rozumieją, że to są jakby dwie różne inicjatywy. Jeżeli się to referendum odbędzie, pan mówi czerwiec, początek lipca. Tak. I będzie frekwencja, mieszkańcy stwierdzą, że należy wrócić do starej sieci szkół. Jak w 2 miesiące wrócić do starej sieci szkół? No to też pytanie nie do mnie. Ale nie, pan jest radnym. No ale dlatego no mówię. Wy będziecie musieli nad tym usiąść i się zastanowić, jak to zrobić. Jeżeli będzie podjęta decyzja na jednej z kolejnej sesji o likwidacji szkół, już ta definitywna, referendum tego już nie odwróci. Po prostu. Już to będzie niemożliwe. Także uważam, że to referendum będzie bezprzedmiotowe. To może być powód, dla którego Rada Miejska zagłosuje przeciwko referendum? Nie. Ja myślę, że powód będzie o wiele bardziej prozaiczny. Znaczy, nie wiem, nie chcę wybiegać przed szereg. Nie, ale zaczął pan coś mówić, to ciekawe, co pan powiedział. Jaki może być powód bardziej prozaiczny? No, proszę przeczytać dokładnie pytania, jakie są zawarte w referendum. Tam z góry zabrania się radnym przez 2 lata wypełnienia swoich obowiązków. Ja uważam, że to jest niekonstytucyjne, bo tam z góry się zakłada, że do 2014 roku sieci szkół nie wolno ruszyć. No zaraz, przepraszam bardzo. Ja 2 lata temu zawarłem kontakt ze społeczeństwem na 4 lata, że będę ich reprezentował, jak i każdy radny i że będę podejmował pewne decyzje. Jak w referendum i nagle przez 2 lata nad pewną dziedziną życia nie będę mógł podejmować decyzji. Myśli pan, że wojewoda na coś takiego nie pozwoli? Sądzę, że tak, no bo to... Ja uważam, że to łamie konstytucję, ale to naprawdę trzeba sztab prawników, którzy równie to równie dobrze można przeprowadzić referendum? Na każdą inną rzecz, która się akurat wtedy mieszkańcom nie podoba. W ciągu 4 lat Rada nie może podejmować decyzji, tak? Na jakiś tam temat. No i ja uważam, że referendum mamy tak naprawdę Radę unieważnioną. Dokładnie. O tym będzie decydował pewnie wojewoda. Wróćmy jeszcze do spraw wałbrzyskich, bo chciałem o tą politykę naszą lokalną popytać. Audyty w spółkach miejskich to już mamy za sobą, ale mamy parę innych jeszcze tematów w ostatnim czasie rozpoczętych. No, aglomeracja Wałbrzyska, tworzenie tego przedsięwzięcia, które ma zaowocować środkami unijnymi. No, to jest jedna rzecz. Pojawiły się informacje o tym, że będzie odbudowywany Górniczy Dom Kultury, czy też coś w jego miejscu. Obwodnica wschodnia, obwodnica Białegokamienia. Czy nie lepiej byłoby skończyć to, co już zaczęliśmy? Bo mamy opóźnioną starą kopalnię, mamy opóźnienia na Akwazdroju, uwaga jest odwracana na zupełnie inne inwestycje. Nie, myślę, że jeżeli chodzi o budowy w Polsce, to nie jest syndrom Wałbrzycha. Proszę spojrzeć na inne budowy tego typu. Proszę spojrzeć na tak często przywoływane miasto Świdnica, który budując aqua
park wodny, tam Świdnickie, okazało się, że najniższa oferta obejmuje 70 milionów złotych, a oni mają tylko 50 milionów złotych. Także to nie jest tak, że wszystko fajnie, dobrze wychodzi. AquaZdrój na pewno w tym roku będzie ukończony. Stara kopalnia miał być w marcu. Miał być w marcu, jest przesunięty na no, są pewne rzeczy nieprzewidywalne, jak niska temperatura, no tak się wykonawca, główny inwestor tak się tłumaczy. No tak się tłumaczy, liczył, że będzie zima plus 5, minus 5 i pewne prace no, ale ktoś nadrobi. Ktoś się z tym wykonawcą dogaduje, jeżeli słyszę od wykonawcy, że wykonawca liczy na plus 5 w lutym, powinien akceptować? Proszę zaprosić pana Bogdana Stanka, prezesa AquaZdrój tutaj. Będzie w tym studiu. Ja pana pytam, bo pan ma też wpływ na chociażby na kalendarz tych, na harmonogram tych inwestycji. Nie, no umowy zostały podpisane tutaj. Jaki radni mają wpływ? No nie mają niewielki wpływ. Myśmy podjęli decyzję, z czego jestem bardzo zadowolony. Podjęliśmy decyzję, żeby inwestować. I to jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta. A dlaczego tak późno został powołany dyrektor starej kopalni? Z tego, co wiem, nie było kompetentnych osób. W mieście bezrobocia nie było kompetentnych osób. Takie jest specyficzne to miasto. Nic na to nie poradzę. A kiedy odcinek uczniowski może być otwarty? Ten newralgiczny? Niedawno czytałem, że do końca marca. Czyli z prasy też pan czytał. Tak, do końca marca. Tak jak my wszyscy. Artur Torbus, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej dziękuję w Radzie bardzo. Miejskim, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.